Dzień dobry. Dziś słowa związane z czasownikiem wollen, czyli chcieć, a więc gewollt, gewillt i willig. To nie są wszystkie możliwe warianty z słowem chcieć. Przypominam, że po polsku chcieć to jest też wola, moja wola, bo ja czegoś chcę, a więc wollen, moja wola, dobra wola, dobrowolnie. Z czasownikami modalnymi jest taki gramatyczny problem, że w trakcie rozwoju języka ich formy uległy zmianie, to znaczy formy uległy przesunięciu, tak jakby o jeden stopień na przykład w prawo. Bezokolicznik obecnie brzmi wollen, ale forma jest ich will, a nie ich woll, prawda? Jest ich darf, a nie ich dürfe, ponieważ tutaj nastąpiła zmiana. Czyli przypominam, jesteśmy w rodzinie czasownika wollen. Ich will, ich wollte. I teraz taka najprostsza forma. Przypominam, że tutaj mamy tylko jeden czasownik. W tych zdaniach jest tylko jeden czasownik. Czasownik wollen, chcieć. A więc ja coś chciałam, ja czegoś nie chciałam. Czyli ich hab's nicht gewollt. Albo ich habe es nicht gewollt. Albo na przykład das habe ich nicht gewollt. To nie jest forma nie chciałam pojechać. To nas nie interesuje. Mówimy po prostu takie proste zdanie. Taki kolejny przykład. Ich habe nur dein Bestes gewollt. Chciałam tylko twojego dobra. To chyba każdy z nas słyszał co najmniej 50 razy w życiu już. Chciałam tylko twojego dobra. Albo ja chcę tylko twojego dobra. Ich will nur dein Bestes. Ja, also ich habe nur dein Bestes gewollt. Teraz jest forma gewollt albo nicht gewollt. Tylko nie zajmujemy się już formą ich habe nicht gewollt. Tylko samymi, to jakby tutaj już tymi imię słowami. To jest tak jak z kupować. Ja kupiłam bilety, ich habe tickets gekauft. I teraz zajmujemy się słówkiem to jakby gekauft, prawda? Czyli ich habe etwas gewollt. I teraz samo słówko gewollt albo nicht gewollt. Czyli tak jakby chcąc, nie chcąc. Chcący, nie chcący. To jest ta konstrukcja. Tutaj mamy synonimy do tej konstrukcji gewollt, że coś było chcące czy niechcące. I popatrzcie, ich jest bardzo, bardzo dużo. Osoby na poziomie C2, C1 tutaj mogą sobie zastopować i dokładnie przeczytać. Piękne te synonimki są. Ale dla nas najważniejszy jest ten pierwszy synonim, czyli geplant. Czyli uwaga, coś jest gewollt, to znaczy coś jest geplant, coś jest zaplanowane, chciane, zaplanowane. To jest tak jakby najważniejsze. Pamiętajmy, tak? Gewollt, geplant. I taki przykład. Endlich mal ein gewolltes Graffiti auf unserem Bauzaun. W końcu jakiś gewollt graffiti na naszym płocie na placu budowy. Co to znaczy ein gewolltes Graffiti? Przypominam, gewollt znaczy geplant, czyli w końcu jakieś zaplanowane, chciane graffiti, czyli co się zdarzyło? Zdarzyło się to, że mamy graffiti, ale my to chcieliśmy, to konkretne graffiti, poprosiliśmy o to, żeby było takie, zamówiliśmy lub zrobiliśmy sami, czyli ein gewolltes Graffiti będzie znaczyło chciane graffiti, zaplanowane, planowane, takie celowe. I teraz drugi przykład. Der Titel ist ein gewolltes Missverständnis. Czyli znowu gewollt w sensie zaplanowany, geplant. Czyli mogłoby być tak. Der Titel ist ein geplantes Missverständnis. Tytuł jest zaplanowaną pomyłką. Tak? Tytuł jest celowo błędnie napisany. Czyli ktoś hat das so gewollt, a więc etwas ist gewollt, a więc das ist ein gewolltes Missverständnis. Tutaj właśnie bym teraz ewentualnie sugerowała, jak ktoś miałby ochotę, żeby wrócić do tego slajdu przedostatniego i zobaczyć te wszystkie synonimy i sobie zrobić właśnie ein gewolltes Missverständnis z tymi innymi, ein geplantes Missverständnis i tak dalej. Und willig to znaczy po prostu chętny. Chętny, chcący coś zrobić. To już nie jest forma od czasu przeszłego, że ich habe etwas gewollt, tylko to jest to jakby samodzielny przymiotnik. Ich will, ich bin willig. Tutaj mamy zdanie, opis filmu o świętym Mikołaju, bo coś tam się porobiło z tym świętym Mikołajem
I Mikołajowi nie zostaje nic innego, nie pozostaje nic innego, jak tylko sobie znaleźć chętnego pomocnika. Czyli popatrzmy, dem Nikolaus bleibt nichts anderes übrig, als sich einen willigen Helfer zu suchen. Czyli ein williger Helfer, czyli chętny pomocnik, to jest osoba, która ma ochotę coś zrobić, chętna. Tutaj mamy rodzaj żeński, eine willige, na przykład Gehilfin, może być Helferin, ale też może być Gehilfin, chętna pomocnica. Kiedy w prawie jest rozwód rodziców i potem kwestia opieki nad dzieckiem, nad dziećmi, to właśnie przymiotnik willig i unwillig bardzo często występuje właśnie w tym kontekście prawnym. Otóż jeżeli na przykład po rozwodzie jedno z rodziców nie chce kontaktować się z dziećmi, ten rodzic, który się nie chce kontaktować, to on jest unwillig, czyli niechętny, czyli nieskłonny, czyli niechcący. I znowu z drugiej strony, jeżeli na przykład rodzic chce kontaktów, to wtedy mówimy, że to ojciec jest chętny do kontaktów, der Vater ist willig. I trzecie słowo z tej rodziny, gewillt. Ta lekcja jest w dziale gramatyki, a nie w dziale leksyki. Dlaczego? Bo tu jest dużo odniesień już do przyczyn gramatycznych. Skoro jest gewillt, to znaczy, że to musiał być czasownik willen. I tak właśnie było. Historycznie był czasownik willen i czasownik willen znaczył się zdecydować. I tutaj mamy synonimy do tego gewillt i tutaj najlepszym, takim najprostszym jest entschlossen, czyli zdecydowany, czyli tak naprawdę to znaczy skłonny, ponieważ sich entschließen zu, się zdecydować na coś, czyli być skłonnym coś zrobić. A więc gewillt oznacza być zdecydowanym. Tam mieliśmy gewollt, było geplant, zaplanowany, no nie? A tu mamy gewillt, czyli entschlossen. Tutaj mamy znowu fajne synonimy na poziom C2, C1. Leider sind nicht viele Menschen gewillt, ökologisch orientiert zu leben. Niestety niewiele osób jest skłonnych żyć ekologicznie, tak? Myśląc o ekologii, czyli die Menschen sind nicht gewillt. Ich bin nicht gewillt, jestem nieskłonna coś zrobić. Ich bin willig, jestem chętna, jestem skłonna. Tutaj właśnie zamiast tego gewillt, sind nicht gewillt, można by było sind nicht willig. Ale to gewillt też jest taką formą językową. Zadanie domowe. Sprawdźcie sobie czasownik willigen i einwilligen. On występuje bardzo często w internecie, ponieważ to są przy cookiesach te właśnie formy, czy zgadzamy się może na te cookiesy, czy się nie zgadzamy. To by było na tyle i widzimy i słyszymy się za tydzień. Dziękuję.